blisko 7 milionów złotych na dostosowanie szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz utworzenie Centrum Reintegracji Rodziny. To kolejne projekty z dofinansowaniem unijnym, które zostaną zrealizowane na terenie białostockiego obszaru funkcjonalnego. Umowy o dotacje podpisali marszałek Artur Kosicki i Marek Malinowski, członek zarządu województwa, oraz Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białystok i prezes BOW Adam Tomanek, członek zarządu stowarzyszenia, a także Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog. Szanowni Państwo, bardzo miła chwila. Podpisujemy dziś umowę na dwa ważne projekty ze sfery edukacji i ze sfery społecznej. Jeden projekt to ponad 4 700 000 zł na przygotowanie młodych ludzi do tego, żeby jak najlepiej sobie poradzili na rynku pracy. Drugi projekt, nie mniej ważny, dotyczący osób niepełnosprawnych i funkcjonowania, tak żeby też mogli samodzielnie i bez przeszkód funkcjonować i żyć w społeczeństwie. Za czasów kadencji tego zarządu przekazaliśmy już do białostockiego obszaru funkcjonalnego prawie 80 milionów złotych. Mam nadzieję, że w nowej perspektywie unijnej też będziemy dobrze współpracowali, tak żeby zarówno miasto Białystok, jak i gminy otaczające miasto mogły korzystać ze środków europejskich jak najlepiej. Model kształcenia w obszarze gospodarowania energią i zasobami zostanie unowocześniony w 14 szkołach zawodowych na terenie białostockiego obszaru funkcjonalnego. Służyć ma temu utworzenie Ekocentrum Kompetencji. Centrum Ekokompetencji BOW to projekt skierowany do szkół zawodowych. Tych szkół będzie w tym projekcie uczestniczyło 14, a generalnie będzie dotyczyć to 500 uczniów oraz 30 nauczycieli. Proszę Państwa, projekt dotyczy przede wszystkim gospodarowania energią i zasobami, a więc wpisuje się w Zielony Ład Europejski, wpisuje się w strategię województwa podlaskiego, wpisuje się również w strategię BOW. Chciałbym też ogólnie powiedzieć, że proszę Państwa, cały budżet BOW-u na tę perspektywę finansową to 76 milionów euro i to są dobrze wykorzystane pieniądze. Oprócz tych inwestycji, które są robione, oprócz tych właśnie również projektów miękkich, podwyższających kompetencje uczniów, nauczycieli i innych uczestników właśnie tego projektu, to przede wszystkim jest współpraca. Współpraca w najważniejszych dziedzinach pomiędzy Białymstokiem a 9 otaczającymi gminami. I to jest ta wartość dodana, której można powiedzieć nie da się kupić za pieniądze, ale właśnie dzięki temu, że są te środki, że są te narzędzia, my się spotykamy, rozmawiamy i rozwiązujemy najważniejsze problemy naszych gmin. Koszt tego projektu wynosi blisko 5 milionów złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 4 700 000 złotych. Będzie realizowany do października 2023 roku. Partnerem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Drugi projekt, nie mniej ważny, dotyczy utworzenia i prowadzenia Centrum Reintegracji Rodzin. Centrum Reintegracji Rodziny to projekt skierowany głównie do środowiska pieczy zastępczej. W ramach właśnie środków otrzymanych z urzędu chcielibyśmy wyremontować pion w bloku mieszkalnym na ulicy Piłsudskiego, gdzie chcemy utworzyć mieszkania. I te mieszkania będą służyć głównie rodzinom zastępczym. Również w ramach projektu chcielibyśmy utworzyć taki pierwszy program szkoleniowy i zatwierdzić go w ministerstwie po to, żeby szkolić rodziny zastępcze, tak żeby jak najmniej dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, znajdowało się w nich, a żeby trafiały do rodzin zastępczych. Chcemy też szkolić rodziny zastępcze i kandydatów na te rodziny będą bezpłatne szkolenia. Projekt jest dobry, ponieważ on łączy z jednej strony teren miasta Białegostoku, ale również gmin ościennych, czyli zadań powiatu ziemskiego białostockiego. Również mamy cały cykl działań wspierających rodziny zastępcze w ten sposób, że dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, będą mogły korzystać z różnego typu konsultacji specjalistycznych, które są trudno dostępne na rynku zewnętrznym, ale również będą miały zajęcia podnoszące ich kompetencje
wychowawcze. Usługi centrum będą również koncentrowały się na zapewnieniu podopiecznym bezpieczeństwa socjalnego, pomocy prawnej, ale również aktywizacji społecznej. Projekt zakłada, że w latach 2021-2023 w Centrum Reintegracji Rodziny wsparcie uzyska 120 osób, 60 dorosłych i 60 dzieci. Koszt jego realizacji wynosi ponad 2 miliony złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 1 900 000 złotych. Sejmik Województwa Podlaskiego zwiększył pulę pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych. Dzięki tym pieniądzom 110 podlaskich gmin będzie mogło zakupić lokalnym jednostkom OSP niezbędny sprzęt. W tym roku Zarząd Województwa i Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 2 450 000 na dofinansowanie straży, ochotniczych straży pożarnych, na sprzęt, na dopłaty do wozów bojowych, na sprzęt strażacki, ratowniczy. Będziemy utrzymywać to dofinansowanie, bo w przyszłym roku w budżecie również chcemy to podobną kwotę zawrzeć. Poprzednicy na ten cel przeznaczali 500-600 tysięcy, a my już od 3 lat przeznaczamy powyżej 2 milionów. To 2,5 miliona to standard, że co roku strażacy otrzymują dużą pomoc i sobie to cenią. Gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania OSP na początku roku. Dostosowujemy się do potrzeb naszych ochotniczych straży pożarnych. Z uwagi na to, że to są nasi mieszkańcy i oni są bardzo blisko tej społeczności lokalnej, są zawsze szybko na miejscu akcji, ewentualnie jakiegoś pożaru, czy jakiegoś niebezpieczeństwa, czy wypadku. Uważamy na to, że to jest jak najbardziej słuszny cel, żeby ich wspierać. 346 tysięcy złotych od marszałka na ochotnicze straże pożarne to jest duża pomoc. Duża pomoc dla samorządów naszego województwa, ale w szczególności powiatu białostockiego, gdzie to będzie służyło na zwiększeniu bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców i na zakup niezbędnego sprzętu dla nich. Strażacy ochotnicy dzięki wsparciu finansowemu mogą wymienić swój sprzęt lub uzupełnić istniejące braki. Cieszymy się bardzo, że marszałek województwa, zarząd, jak i sejmik docenia pracę strażaków, ochotników i co roku wspiera nas znaczącą kwotą. W ubiegłym roku przy zakupie samochodu pożarniczego dla naszej jednostki otrzymaliśmy najwyższą kwotę, czyli 70 tysięcy złotych. W bieżącym roku ubiegaliśmy się również o środki i również otrzymaliśmy. Ubiegaliśmy się o zakup hełmów i ubrania koszarowego i bojowego. Również inwestycja, czyli zakup samochodu nie byłby możliwy, gdyby nie gmina Chorosz. 240 tysięcy złotych, jest to niebagatelna kwota, którą dzięki burmistrzowi, Radzie Gminy Chorosz otrzymaliśmy. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 27 tysięcy oraz do wkładu własnego Urzędu Miasta zakupimy rozpieracze mieniowe oraz przewody hydrauliczne. Komenda Wojewódzka opublikowała na bodajże 470 jednostek ochotniczych straży pożarnej w województwie podlaskim. Nasza jednostka klasyfikowała się na pozycji 5. Do tego doszły też sytuacje związane z COVID-em, z pandemią, że trzeba było dostarczyć żywność dla mieszkańców objętych kwarantanną. To było we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki takiej pomocy finansowej udzielanej z budżetu województwa podlaskiego jednostki OSP będą lepiej przygotowane do swoich zadań, a czas niezbędny do udzielenia pomocy znacznie się skróci. Wsparcie ochotniczych straży pożarnych to najlepszy prezent z okazji ich święta przypadającego w maju. Dla Państwowej Straży, dla Ochotniczej Straży Pożarnych chciałem złożyć też w imieniu marszałka Kosickiego i całego zarządu dużo zdrowia, pomyślności, tyle samo wyjazdów, ile powrotów. Obecnie strażacy biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale także uczestniczą w różnych akcjach ratowniczych związanych z wypadkami drogowymi, katastrofami czy kataklizmami. Wykonują oni szczególnie ofiarną społeczną służbę, sumiennie i rzetelnie wypełniając swój strażacki etos, wyrażający się zawołaniem Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek. Do 3 milionów złotych wzrósł budżet na prace remontowe i konserwatorskie przy podlaskich zabytkach. Dofinansowanie otrzyma 65 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Kolejna duża kwota Sejmiku Województwa Podlaskiego, Zarządu Województwa Podlaskiego na ratowanie zabytków w naszym województwie na kwotę ponad 3 miliony złotych. W powiecie łomżyńskim w mieście Łomża to kwota 308 tysięcy złotych. To jest 7 zadań, które szczególnie obiekty sakralne, kościoły,
elementy architektoniczne, które są pod nadzorem konserwatora zabytków. Bez wsparcia ze środków zewnętrznych remonty i renowacje takich obiektów byłyby praktycznie niemożliwe. Blisko 100 tysięcy złotych przeznaczono na prace konserwatorskie Pałacu Hasbacha w Białymstoku. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi, że widzi nasze potrzeby, czyli potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który mieści się w pięknym XIX-wiecznym pałacu Hasbacha, który to pałac, jak każdy zabytek, wymaga szczególnych starań. Ja jako konserwator nie mogę przyznać dotacji na prace konserwatorskie, w związku z tym zwróciliśmy się do pana marszałka. Jest to druga dotacja. W ubiegłym roku również otrzymaliśmy wsparcie finansowe, właściwie na prace ratownicze wewnątrz obiektu, jak i w części zewnętrznej. Natomiast aktualnie będziemy podpisywać umowę z panem marszałkiem na dotację w 2021 roku. Zostanie ona przeznaczona na prace zewnętrzne przy obiekcie, między innymi dotyczące odwodnienia pałacu, a także prace wewnątrz związane z renowacją zabytkowych kominków. Wśród podlaskich zabytków, których remont zostanie dofinansowany, znalazł się również kościół w Szczepankowie. To jeden z kilku w województwie podlaskim w typie tzw. gotyku mazowieckiego, charakteryzujący się przesadzistą sylwetą, dekoracyjnie traktowanymi szczytami oraz ozdobnością detalu architektonicznego. Parafia otrzymała wsparcie na konserwację kruchty i belki tęczowej. Rozpoczęliśmy już tak w jakimś stopniu remont kruchty głównej, czyli wejścia głównego do kościoła, a także za moimi plecami rozpoczęte są już też prace, stoi rusztowanie przy renowacji, odnowieniu całego łuku tęczowego, ściany tęczowej i odnowienie, odrestaurowanie łuku tęczowego, który był jeszcze w kościele w roku 1906. Planujemy powrót do takiego wyglądu, do tego oryginalnego wyglądu. Jest to drugi rok naszych prac renowacyjnych nad odnowieniem tego kościoła. No, prace są dość skomplikowane, no rozległe. Kościół wymaga takiego gruntownego remontu. Otrzymujemy od ubiegłego roku, otrzymujemy praktycznie dotacje zarówno z naszych tutaj środków, że tak powiem, województwa podlaskiego, czy urząd marszałkowski, czy konserwator wojewódzki, ale też otrzymaliśmy w ubiegłym roku dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w połączeniu z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego pozwoliło na odnowienie ściany południowej kościoła. To jest jeden z obiektów sakralnych, tu jeden, myślę, że bardzo nielicznych w naszej okolicy, naszym nie tylko województwie, ale mówi się tutaj bardziej, określa się jako takie północne Mazowsze, gdzie został zachowany w sposób taki, no, niewielkich zmian dokonano. Zachowała zarówno bryła, jak też i wyposażenie. Są takie trzy monumentalne ołtarze na prezbiterium, które pochodzą z 1753 roku. To jest wyposażenie oryginalne tego kościoła. Jest tu najwięcej zachowane, bo jest też i prospekt organowy z tego czasu, ambona i jeszcze dwa ołtarze boczne, mniejsze. Remontu doczeka się także brama główna cmentarza przy ulicy Kopernika w Łomży, na którą przeznaczono 50 tysięcy złotych. Mogę podzielić się taką radością, że trzy spośród tych podmiotów, do których żeśmy się zwracali, czyli zaczynając od naszego miasta, poprzez marszałka województwa i poprzez wojewódzkiego konserwatora zabytków, już nam odpowiedziały pozytywnie, także z pewnością w tym roku ta brama będzie wyremontowana i będzie już na, mam nadzieję, że na 1 listopada już będzie witała wszystkich, którzy tutaj tłumnie w czasie świąt zmarłych odwiedzają groby najbliższych, czy też przychodzą tutaj, by zadumać się nad historią tej ziemi, tego miasta, która jest zapisana w tych właśnie nagrobkach i zapisana również we wspaniałych pomnikach historii. Dziedzictwo jako spuścizna poprzednich pokoleń to świadectwa życia naszych przodków, ich sposobu pojmowania rzeczywistości i uznawanego systemu wartości. Pomaga poznać nasze korzenie i kształtując tożsamość, odpowiada na pytanie, kim jesteśmy. Bez wsparcia ze środków zewnętrznych remonty i renowacje takich obiektów byłyby praktycznie niemożliwe. To skazałoby je na powolne niszczenie, dlatego wsparcie z budżetu województwa są istotnym wkładem w ich utrzymanie.